Witamy serdecznie. Z tej strony Kaśka Adamus. Piotr Adamus. Chcieliśmy Wam opowiedzieć o naszym ostatnim cudownym weekendzie, który spędziliśmy w Zakopanem na rajdzie Żubrów, gdzie zgarnęliśmy wszystko, co można było tak naprawdę. Moje takie ściganie rajdowe skończyło się w 2006 roku. Przez ten okres czasu dalej uczestniczyłem w różnych zawodach do Mistrzostw Polski i Europy, ale już nie jako czynny zawodnik, ale po prostu osoba, która pomaga załodze rajdowej na zasadzie rozpoznawania trasy, słynnego szpiegowania. No ale cóż, ileś lat minęło, pojawiła się możliwość wystartowania w rajdzie Żubrów, zaraziłem tym swoją żonę, no i stąd nasz pobyt w Zakopanem po raz trzeci. Rajdy Żubrów zaczęły się tak naprawdę dzięki jednej osobie, której bardzo za to dzisiaj możemy podziękować. Jest to pan Grzegorz Chmielewski, który podsunął nam taki pomysł. Piotrek nie był za bardzo zdecydowany na to, żeby pojechać. Natomiast po długich namowach, prawie rocznych, udało się. Tak, udało się ponownie przygotować. Przygotowaliśmy sobie samochód, wzięliśmy sobie busa, Audi na lawetę. Zostały jakby zabrane ze sobą do Zakopanego trzy rodzaje opon, oczywiście opony zimowe, bo to różnie w Tatrach bywa. A że lubimy tam w te strony jeździć, to i rajd miał być już na samym początku w miarę pozytywny, w miarę udany. Pojechaliśmy z takim nastawieniem, że może uda się wygrać grupę bądź też klasę, ale nie myśleliśmy, że wygramy generalkę i wszystko, co w tej generalce było możliwe, włącznie z dwoma bardzo ważnymi trofeami, mianowicie jednym z nich jest kierownica Sobiesława Zasady, a drugie trofeum jest równie ważne, chociaż bardziej chyba dla mnie w tym momencie. Jestem pierwszą osobą, która otrzymała puchar imienia Ewy Zasady, która niedawno zmarła, a jako, że była bardzo dobrym pilotem wraz ze swoim mężem Sobiesławem Zasadą, powstała taka nagroda, takie trofeum, które ja właśnie otrzymałam. Tak jak Kasia wspominała, no nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Pomimo przygotowania, w cudzysłowie, amatorskiego dość mocno, rajd składał się z 10 odcinków specjalnych. Każdy odcinek specjalny był długości 2 km. Przejeżdżane odcinki były po dwa razy i tutaj jakby było zadanie nasze takie, że musimy pojechać od startu do mety w miarę jak najszybciej. Oczywiście zaznaczam, że poruszamy się tam samochodem cywilnym, bez żadnych zabezpieczeń, czyli bez klatki bezpieczeństwa, bez kubełków, czyli bez odpowiednich foteli, bez odpowiedniego zapięcia pasów, bo w samochodzie cywilnym jest jeden pas bezpieczeństwa, a w samochodzie rajdowym są to pasy wielopunktowe, czyli jak w samolocie dosłownie. Więc też z tyłu głowy mieliśmy to, że jedziemy cywilnym samochodem, poruszamy się na cywilnej oponie i chcieliśmy bardzo w całości dojechać do mety. Udało się to wszystko, oczywiście błędy pewne były, ale jakby suma czasu wszystkich dała to, że udało się nam wygrać w klasyfikacji generalnej, w poszczególnych klasach. No i cieszymy się bardzo z tego sukcesu, chcieliśmy się pochwalić. Przywieźliśmy stamtąd 9 pucharów i tak jak wspominałam, do tego kierownica, złota kierownica Sobiesława Zasady.